Przygotowywałam się do tego nagrania już dłuższy czas. Gdzieś tam powracało do mnie w formie tematu, którym chcę się z wami podzielić. Temat tak zwanego dnia załamki. Co to jest dzień załamki? Ja wiem, że to może nie brzmi jakoś wykwintnie albo nie jest marketingowo właściwie stworzone, aby się sprzedało dalej. Jest natomiast bardzo praktyczne i ta dzisiejsza audycja, to dzisiejsze nagranie będzie właśnie z taką intencją, z intencją praktyki, abyście mogli wdrożyć w życie wręcz natychmiast to, o czym będę opowiadała. Co w tym nagraniu znajdziesz? Przede wszystkim opowiem o tym, czym jest dzień, tak zwany dzień załamki, jak on wygląda, dla kogo on jest dedykowany. Nie mówię, że jest on bezwzględnie potrzebny. Jednak z mojego doświadczenia zauważyłam, że przynajmniej w moim doświadczeniu i też w doświadczeniu niektórych osób, które prowadzę, taki dzień bardzo wiele zmienia. Wy będziecie potrzebować zajrzeć do siebie i zobaczyć, jak to jest u was i poczuć, czy jest to coś dla was. Zapewne będziecie mogli to w łatwy sposób poczuć. I o tym też się dowiecie, jak to poczuć. Będę opowiadała o tym, po co jest taki dzień i co zyskujesz, dając sobie taki dzień, jak go zaplanować oraz co, gdy nie możesz go mieć w pełni, gdy nie możesz go sobie dać w pełni. Co wtedy ryzykujemy i na co potrzebujemy zwrócić uwagę. I dzisiaj właśnie będzie o tym, o dniu załamki. Jakże nie marketingowa wersja, a tej praktyki, o której będę mówiła, ale nie przychodzi mi nic zupełnie innego, nic, co byłoby bardziej wyrafinowane albo wykwintne, chociaż nad tym tematem pochylam się już dłuższy czas. Zacznę zatem od początku. Zacznę od początku, od historii, swojej historii. Kiedy jeszcze nie byłam w rozwoju, może nawet nie to, że nie byłam w rozwoju, bo my zawsze jesteśmy w rozwoju, tylko nie zawsze świadomie w niego wchodzimy. Ale póki nie weszłam na tą ścieżkę takiego świadomej transformacji siebie i chyba bardziej określę to jako procesu odzyskania siebie, odzyskania tego, kim ja jestem, zrozumienia, kim ja jestem i powrotu do siebie, a również powrotu do połączenia się ze źródłem, bo to połączenie bardzo często gdzieś po drodze naszego życia, ono zostaje zerwane. Więc w tym czasie, kiedy nie byłam świadoma i świadomie nie weszłam w ten proces, doświadczałam bardzo specyficznych odczuć w swoim życiu. Pracując w korporacji, czy też prowadząc swój biznes w tamtym czasie, było to ponad 10 lat temu, zauważyłam pewną zależność, że tydzień mojej pracy, który był na ogół ekstremalnie intensywny, bardzo, bardzo intensywny, wyglądał w następujący sposób. 5 dni, 6 dni w tygodniu, kiedy musiałam być w pracy i kiedy musiałam wykonywać swoje obowiązki zawodowe, dawałam z siebie wszystko na maksa. W ciągu tego dnia przychodził taki moment kryzysu. Ten kryzys następował około godziny 17, co było dla mnie szczególnie trudne, kiedy pracowałam w nieruchomościach. Nieruchomości, praca w nieruchomościach najczęściej wymaga prac popołudniowych i wieczornych. To było dla mnie ekstremalnie trudne, aby wyciągnąć z siebie tę energię. Natomiast standardem stało się, że weekend zmieniał wszystko. I zupełnie nieświadomie wprowadziłam siebie w pewnego rodzaju rutynę, tak bym mogła powiedzieć. Ta rutyna polegała na tym, że przez wszystkie dni, kiedy pracowałam, dawałam z siebie na maksa, ile tylko mogłam, do całkowitego wyczerpania energii i potem padałam, zupełnie padałam ze zmęczenia. I weekend, pierwszy dzień weekendu, bo czasem był to tylko jeden dzień, czasem były to 2 dni, w zależności od tego, jakie miałam stanowisko i czym się zajmowałam. Ten pierwszy dzień lub jedyny dzień weekendu, on był dedykowany tak zwanemu zakopaniu się w pierzynę. Chyba tak mogłabym to nazwać. Był dedykowany temu, że
Pozwalałam sobie, by z łóżka nie wstawać zbyt wcześnie. Miałam ogromną potrzebę tego, by w tym łóżku pozostać jak najdłużej. Czasem było to do godziny pierwszej, do godziny drugiej po południu, a jeśli była taka możliwość, to nawet cały dzień. To oczywiście wiązało się z głębokim, głębokim poczuciem wyrzutów sumienia, że jest tyle rzeczy do zrobienia, a ja siedzę w tym łóżku, albo że jest pogoda na zewnątrz piękna, a ja siedzę w łóżku i można by powiedzieć, umieram z braku sił. I rzeczywiście to odczucie, które miałam w ciele, było niczym innym jak kompletnym, całkowitym wyczerpaniem energetycznym i też swego rodzaju regeneracją energetyczną. Tak jakby ten dzień, kiedy byłam kompletnie bez siły, zakopana w kołdrze, leżąca w łóżku, nie mogąca zrobić nic, nie mająca siły, żeby palcem ruszyć. Tak jakby ten dzień był też swoistą regeneracją. Wtedy, na tamten moment, zupełnie nie rozumiałam, czym to jest. Był to dla mnie bardzo trudny okres, ponieważ świadomość tego, ile rzeczy jest do zrobienia, tego, że mam małe dziecko, które również potrzebuje uwagi, które wręcz odwrotnie do mnie ma full energii, to powodowało we mnie bardzo dużo poczucia winy. W momencie, nawet nie w momencie, kiedy weszłam na tą drogę rozwoju i takie świadome odkrywanie siebie i rozumienie siebie, ale bardziej w moment, w którym zaczęłam zgłębiać naukę Human Design, bo to jest nauka, ja będę o tym za każdym razem wspominać, że nie jest to narzędzie, to nie jest technika, to jest nauka. Nauka, która prowadzi do głębokiego zrozumienia siebie, siebie, tego, kim się jest, tego, kim jesteśmy. Moment, w którym zaczęłam tę naukę zgłębiać, studiować ją bardzo intensywnie, sprawił, że pewne rzeczy zaczęły się we mnie układać. I zaczęło stawać się dla mnie jasne, chociażby to, że jako projektor mam ograniczoną ilość energii w ciągu doby, którą mogę użyć na pewne działania, na pewną aktywność. To nie było pocieszające, kiedy zorientowałam się, ile tej energii jest, i że jest to zaledwie kilka godzin w całym cyklu 24-godzinnym. Co było na tamten czas dla mnie bardzo trudne, biorąc pod uwagę intensywność mojego życia, intensywność życia zawodowego, ale również też to, jak wiele tej intensywności dodawały moje dwie córki. Jednak w trakcie procesu powrotu do siebie i w trakcie procesu stricte związanego z tym, kim jestem w Human Design, tym ukierunkowaniu siebie na ścieżkę bycia projektorem na co dzień, zauważyłam, że potrzebne jest w ciągu tak intensywnego tygodnia, nawet mając świadomość, że nie mam tej energii na 12 godzin czy 16 godzin w ciągu dnia, nawet rozpoczynając ten proces i ograniczając tą aktywność do 6 godzin, czy do 4 godzin. Mam tutaj na myśli specyficzny rodzaj aktywności. Też chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że przez resztę czasu leżę w łóżku. Chodzi o rodzaj aktywności fizycznej, czyli coś, na co zużywamy swoją energię. Jest to rzeczywiście fizyczna aktywność dla niektórych projektorów, szczególnie tych z Was, którzy nie macie zdefiniowanego centrum energetycznego, który jest motorem, a do takich centr energetycznych należy centrum siły woli, należy centrum emocjonalne i należy centrum korzenia. Odnoszę się do projektorów, ponieważ projektorzy wszyscy nie macie zdefiniowanego centrum sakralnego, a to jest również motor. Więc jeśli nie mamy zdefiniowanego jednego z tych motorów, to wówczas ta nasza energia jest jeszcze bardziej delikatna i jest jeszcze mniej tej energii na to, by pożytkować ją na wszelkie działania fizyczne. To jest bardzo trudne. I też zauważyłam, że do pewnego wieku jest wręcz niezauważalny taki tak zwany zjazd energetyczny. Do pewnego wieku możemy dzikować. Tak bym to nazwała. Czasem tak mówię do moich dzieci, że dzikują. Albo szaleć, albo się wściekać, albo
nie zwracać uwagi na to, jak tą energię szastamy na lewo i prawo. Ale w pewnym momencie jest to wiek między 30 a 36 rokiem życia, nawet między 28 a 36 rokiem życia. W pewnym momencie zaczynamy bardzo mocno odczuwać ten spadek energii. I moment, w którym rozpoczęłam studiowanie Human Design, dał mi pewne zrozumienie, dlaczego tak jest. Dał mi również zrozumienie, że w ciągu tego tygodnia jest potrzebne dla mnie. To jest niesamowicie ważne, abym zagwarantowała sobie taki dzień, który nazywam dniem załamki. Nie dla każdego będzie on potrzebny. Czy jesteś projektorem, czy jesteś generatorem, czy manifestorem, czy reflektorem. Tutaj nie do końca będę się odnosiła do tego, jaki jest twój typ energii. Bardziej odniosę się do tego, byś poczuła to w sobie. Czy to jest coś, co z tobą rezonuje? Czy zauważyłaś lub zauważyłaś w swoim życiu dotychczasowym, że takie dni tak czy inaczej następują? Bo one następują. Jeżeli jest to coś dla ciebie, to one następują, ale nie następują z twojej decyzji, tylko następują poprzez przymus zewnętrzny, ponieważ twoje ciało fizyczne odmawia posłuszeństwa, twój system nerwowy jest przeciążony, twoje centrum emocjonalne jest ekstremalnie striggerowane i to wszystko, co się w tobie dzieje, gdzieś musi znaleźć ujście. I albo to znajdzie ujście w sposób i poprzez twój świadomy proces i twój świadomy wybór, albo zadzieje się to poza twoją kontrolą i wówczas oberwie się wszystkim dookoła. To są tak zwane ekstremalne wybuchy. Ekstremalne wybuchy złości, frustracji, płaczu, emocji. To są również ekstremalne momenty, kiedy jesteśmy kompletnie wypaleni energetycznie i nie możemy podnieść nawet ręki i ruszyć palcem, ponieważ tak bardzo nam brakuje energii. I ten dzień załamki, będę przy tym, pozostanę przy tej nazwie, może wam się też spodoba, powiedzcie, czy się wam podoba dzień załamki. Bardzo mocno odzwierciedla proces, który w trakcie tego dnia się dzieje. Ten dzień załamki jest najczęściej dla mnie, on się odbywa w ciągu tygodnia tak zwanego roboczego. Nie planuję go na weekend. Więc to może być wyzwanie dla tych z was, którzy pracujecie. Ale możecie zrobić część sobie takiego dnia lub też przełożyć go właśnie na czas, kiedy jest to czas wolny od pracy. Ten dzień planuję w trakcie tygodnia pracy, ponieważ pracuję z ludźmi, pracuję z energią i pracuję z traumą. Wchodząc również w bardzo głębokie procesy zaglądania głębiej w przestrzeń wizji, tak bym powiedziała, wizji tego, co się dzieje na świecie, tego, co się dzieje na naszej planecie, jestem bardzo mocno poddana pewnemu bombardowaniu energetycznemu i wibracyjnemu. I ten dzień jest kluczowy, by te wszystkie rzeczy ze mnie zeszły. Z jednej strony jest tutaj przestrzeń, która jest stricte moją personalną przestrzenią, moją osobistą przestrzenią, która wymaga pracy, która wymaga oczyszczenia i która wymaga przepchnięcia, ale jest też przestrzeń związana z innymi osobami, z którymi mam styczność, a które wpływają na mnie. Należę do osób ekstremalnie wysoko wrażliwych. I to również ma swoje, mogłabym powiedzieć, że minusy, plusy, plusy, minusy. Ci z was, którzy jesteście wysoko wrażliwi, będziecie wiedzieli, o czym mówię. Więc ten dzień załamki planuję sobie najczęściej na środek tygodnia i polega on na tym, co jest bardzo trudne dla mnie wciąż jest to dla mnie bardzo trudne, że zmuszam siebie do tego, by spędzić czas sama ze sobą, by spędzić ten czas na rzeczach, na których nie chcę go spędzać. Są to często procesy, są to często bardzo głębokie oczyszczania energetyczne, ale jest to również bardzo mocne pozwolenie sobie na to,
by robić nic, jeśli chodzi o swoje fizyczne ciało. I to robienie nic jest z tego wszystkiego najtrudniejsze dla mnie, przynajmniej dla mnie. Ponieważ gdzieś głęboko we mnie to robienie nic jest zgoda na robienie nic, kiedy jestem chora. Kiedy jesteśmy chorzy, kiedy nasze ciało nie domaga, wtedy mamy powód do tego, żeby leżeć i umierać w tym łóżku, ponieważ choroba nas do tego zmusza. A często jest tak, że choroba jest efektem czegoś. To nie jest tak, że ona się bierze znikąd. Kiedy przyjrzymy się naszemu polu energetycznemu, to zobaczymy, że ona się pojawia na samym początku w naszej przestrzeni energetycznej. I jej ostatnim etapem jest zejście do naszego ciała fizycznego. I choroba nas najczęściej o czymś informuje, ale też choroba nas do czegoś zmusza. Możemy przyglądać się w różnych, powiedziałabym, w różnych przestrzeniach, czym jest choroba dla nas, ludzi. Natomiast ja dzisiaj chcę się odnieść do tego konkretnego procesu, do stworzenia dla siebie i zaprogramowania takiego dnia, w którym ty pozwolisz sobie trochę się załamać, jeśli to mogę tak określić. Ponieważ my tak czy inaczej załamujemy się od czasu do czasu. Nie zawsze robimy to w ciągu 7 dni. Czasem robimy to raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na 2 lata. Czasem może rzadziej. Ale to, co się dzieje wówczas, to załamanie może sięgnąć bardzo głębokiego, głębokiego poziomu. Osiągnąć takie dosyć mocne dno. To załamanie polega na poczuciu, że coś nam nie wychodzi, że coś nie idzie w zgodzie z tym, jakbyśmy chcieli, że gdzieś nasze oczekiwania są niespełnione, że nasze potrzeby są niezaopiekowane, że czegoś byśmy chcieli dla siebie i tego nie otrzymujemy, że ktoś czegoś dla nas nie zrobił, a my o tym nie powiedzieliśmy, a oczekiwaliśmy, żeby się domyślił, że jesteśmy w miejscu, w swoim życiu, w którym jesteśmy, że czujemy się tak, jak czujemy, że coś idzie wolniej, a chcielibyśmy, by szło szybciej, że coś się nie zmienia, chociaż nad tym pracujemy bardzo długo, lub wiele, wiele innych rzeczy. Tak naprawdę nie ma tutaj jednego tematu, jednej perspektywy i kierunku spojrzenia na taki dzień załamki. Ja go określam jako dzień załamki, ponieważ to jest rzeczywiście głęboki proces, w który wprowadzamy siebie na wszystkich poziomach. Zarówno na poziomie tym fizycznym, kiedy zmuszamy nasze ciało do zrobienia czegoś, na co z jednej strony ono ma ochotę, ale z drugiej strony nasz umysł ze swoją gadką i głębokim poczuciem wstydu oraz winy nie chce nam pozwolić. Bo my wstydzimy się tego, żeby zostać w łóżku w środku tygodnia i robić nic. To jest bardzo wstydliwa rzecz i to jest również bardzo trudna rzecz, która wyzwala w nas głębokie poczucie winy. Szczególnie jeżeli jesteś mamą i masz dzieci. To takie spędzenie dnia w łóżku, nie sprzątanie, nie bycie chorą, ale spędzenie dnia w łóżku, więcej, nie mam tu na myśli czasu, kiedy spędzasz go w łóżku oglądając filmy albo seriale, czy czytając jakąś powieść. Chodzi o wprowadzenie siebie w konkretny proces. I dla mnie taki dzień załamki jest nierozerwalny z pracą, z moimi emocjami, z tym, jak się czuję, z pracą z moim ciałem, więc zawiera on w sobie pewnego rodzaju praktyki medytacyjne, jogę, ale jogę taką, która bardzo mocno mnie kieruje do ciała, gdzie każdy ruch wykonany, każda pozycja jogi zawraca moją uwagę do mojego ciała i jestem ze sobą, jestem z tym ciałem. To jest taki dzień, który również jest nierozerwalnie związany z tym, żebym była sama ze sobą. Czyli nie robię go wtedy, kiedy moja córka jest jedna albo druga, albo obie. Nie robię go wtedy, kiedy mam pójść coś załatwić na zewnątrz.
To jest czas, który jest bardzo intymnym czasem, czas, który jest też swoistego rodzaju zabraniem siebie do jaskini. I tu dla niektórych z Was, szczególnie ci z Was, którzy macie profil w swoim Human Design, profil drugi, to może być dla Was bardzo pomocna praktyka. Ten czas na odludziu, stworzenie dla siebie takiego odludzia, bycie dla samej siebie lub dla samego siebie i świadome wejście w ten proces jest czymś niesamowicie, niesamowicie transformującym i uwalniającym. I my możemy to zrobić poprzez decyzję. Decyduję, że taki dzień, tego i tego dnia, w tym tygodniu będę mieć dla siebie. To będzie dzień, w którym w cudzysłowie można powiedzieć, zmuszę siebie do tego, by dotknąć to, co jest niewygodne. Nie przez godzinę, ale przez 8 godzin, przez 6 godzin. Dam swojemu ciału to, co ono dostaje, kiedy jest chore, bo wtedy ma wyjaśnienie. I kiedy taki dzień zaczęłam praktykować, też chcę, żebyście wiedzieli, że jestem daleka od bycia idealną w tych procesach. Są u mnie i górki, i dołki, i wzloty, i upadki. I nie zawsze udaje mi się dotrzymać tego zobowiązania wobec siebie, ale nie poddaję się. I to, co zauważyłam z własnej praktyki, moment, w którym daję sobie ten dzień, a czasem jest to bardzo trudne, bo rzeczy, które do zrobienia jest w ciągu tygodnia, w taki roboczy dzień, go jest naprawdę dużo. Kiedy jesteś projektorem, ten czas jest tak ciasny, jest tak niewielkie okienko czasowe, kiedy możesz zrobić pewne rzeczy, że często stawiasz na szali coś, co jest niematerialne w postaci chociażby pracy ze sobą, z emocjami albo właśnie położenia się do łóżka i leżenia w tym łóżku, co wydaje się irracjonalne, dziecinne, głupie i na dobrą sprawę możesz ulec tej pokusie, by uwierzyć, że jest niepotrzebne, versus rzeczy, które są ważne. Ważne, bo są naznaczone przez wszystkich dookoła, że są ważne i tymi rzeczami są zakupy, obiad, sprzątanie, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które można zrobić zamiast spędzenia tego czasu w łóżku. Natomiast ten czas spędzony w łóżku, bo to nie chodzi też o spanie, o spędzenie go w sypialni, czy spanie. Chodzi rzeczywiście o wprowadzenie siebie w taki niewygodny proces dania sobie tego, czego normalnie sobie nie dajesz, ponieważ potrzebne są do tego konkretne zdarzenia. I dzień załamki, samo słowo załamka, chodzi w nim przede wszystkim o to, by dać sobie możliwość załamania się. Załamania się, czyli zejścia nisko. Bo to załamanie rzeczywiście jest niczym innym, jak wpadam w dół. I tu w przypadku osób, które, tych z Was, którzy macie zdefiniowane centrum emocjonalne, ta praktyka być może okaże się na wagę złota, ponieważ tak czy inaczej, ty w swojej fali emocjonalnej przechodzisz dołki i górki emocjonalne. I możesz czekać na ten dołek, który przyjdzie, on i tak przyjdzie i nie ma możliwości, żeby zadziało się inaczej. Albo możesz dać sobie coś, co tak naprawdę jest ogromnie głębokim wyrazem miłości do siebie. Bo jak żeby inaczej to nazwać? Moment, w którym dziecko czuje się źle i rodzic, mama, tata dają mu wolne od szkoły. Jakże ogromnym wyrazem miłości jest to do dziecka, kiedy uznają, że samopoczucie tego dziecka jest ważniejsze niż obowiązek. Ale jakże inaczej to wygląda względem nas samych, kiedy my sami dla siebie z ciężkim sercem jesteśmy gotowi na takie działanie, na taką decyzję. Więc ten dzień, kiedy przyjrzysz się swojemu życiu, to nie będzie trudne. Wystarczy prześledzić, jak to wyglądało w przeszłości. Być może zobaczysz, że w twoim życiu była taka praktyka,
Ale nie była to praktyka, którą wybierałaś lub wybierałaś, tylko było to coś, do czego byłeś lub byłaś zmuszana poprzez zewnętrzne okoliczności, które miały miejsce, poprzez wyczerpanie twojego ciała fizycznego, poprzez przeciążenie systemu nerwowego, poprzez tak ogromną ilość emocji w tobie, że wszystko pękało, wybuchało i zalewała cię fala płaczu, rozpaczy. I pewnego dnia po prostu miałeś lub miałaś poczucie, że wszystko się wali. I kiedy tylko pozwoliłeś sobie na te emocje, by to z ciebie wyszło, wypłynęło, w chwili, w której to się oczyściło, nagle wyszło słońce. I tak naprawdę dzień załamki, ta praktyka, o której mówię, właśnie jest tym procesem, czyli świadomym wejściem w proces, który tak czy inaczej odbywa się w twoim życiu. W mniejszym bądź większym stopniu. Natomiast w momencie, w którym ja jako projektor i być może ty też w tym znajdziesz dla siebie wskazówki, ja jako projektor, kiedy daję sobie taką możliwość, to reszta dni jest zupełnie inna. Ja się czuję bardziej naładowana energetycznie. Czuję się bardziej blisko siebie, mocniej osadzona w sobie. Czuję większą uważność na wszystko to, co się dzieje. Jestem bardziej skoncentrowana. Moje emocje zauważam, kiedy one są moje, a kiedy one nie są moje. Nie jestem drażliwa, tak jak w momencie, w którym tego dnia sobie nie dam, ponieważ kiedy przez dłuższy czas nie pozwalam sobie na taki dzień, on i tak przychodzi, ale on przychodzi najczęściej jako wynik triggeru zewnętrznego, bo jestem przeciążona ilością obowiązków już tak bardzo, że coś we mnie pęka, bo ktoś coś powie z moich bliskich, co mnie dotknie, i to się nawarstwia i nawarstwia we mnie i nawarstwia, i w pewnym momencie coś puszcza. Jednak to, co jest najważniejszą rzeczą, którą zauważyłam w moim procesie i z mojego doświadczenia, ponieważ dzielę się z wami tym, co jest płynie z mojego indywidualnego doświadczenia, to to, że kiedy ten dzień jest zaplanowany, moje ciało czuje się lepiej. Moje ciało fizyczne czuje się lepiej. I moje zmysły, te, które są czułe na energię, stają się jeszcze bardziej wyraziste. Co, kiedy nie masz możliwości zaplanowania dla siebie takiego dnia? To zawsze nastręcza pytania, co wtedy? Przecież nie wszyscy możemy sobie wziąć wolny w ciągu tygodnia. Ja też nie dysponuję całym dniem. Sprawuję opiekę nad moimi dziećmi, więc jest to zawsze pewne okienko czasowe. Ale jest to najczęściej takie okienko, na które kiedyś nigdy bym sobie nie pozwoliła. Ponieważ poczucie obowiązku przytłoczyłoby mnie tak bardzo, że nie byłabym w stanie wykaraskać się z poczucia winy i wstydu, że na coś takiego sobie pozwalam. Więc może nie tyle chodzi w tym wszystkim o to, by od razu wziąć 24 godziny dla siebie i zrobić taki proces. Może będzie dla ciebie już dużą rzeczą to, kiedy dasz sobie 3 godziny rano. Albo kiedy zrobisz sobie przerwę w środku dnia, albo kiedy zrobisz sobie przerwę po południu, w momencie, w którym nigdy takiej przerwy dla siebie nie dajesz. Bo to też o to chodzi, żeby uszanować siebie, żeby usiąść ze sobą i zajrzeć w siebie, dać sobie bliskość, uważność i obecność, za jaką tak naprawdę wielu z nas tęskni i której dla wielu z nas brakuje. Bo my jej szukamy. Szukamy jej w drugim człowieku. I chcielibyśmy, by inna osoba usiadła i dała nam
tej jakości. By usiadła i zapytała, jak się czujesz, co u ciebie, co trudnego, czy jest coś, czego potrzebujesz. Jak tak naprawdę czujesz się ze swoim życiem i ze sobą? Co się wydarzyło w ostatnim czasie? Czy jest coś, o czym chcesz porozmawiać? I by dała nam 100% swojej uwagi. I tego często brakuje. Ten dzień załamki, który może nie brzmi zachęcająco, docelowo jest czymś niezwykłym. Jest czasem ogromnej miłości dla siebie. Pozwalam sobie na to, by być ze sobą. Pozwalam sobie na to, by zajrzeć w głąb siebie. Pozwalam sobie na to, by być przy sobie. Nie po to, by siedzieć na kanapie, rozmyślać o problemach wszystkich osób i całego świata, ale po to, by chwycić dziennik i zadać sobie pytania, ważne pytanie, by wejść w medytację i zobaczyć, jak się czuje moje ciało, by zrobić proces oczyszczający energię, by zrobić praktykę jogi w sposób taki, gdzie daję uwagę mojemu ciału, nie w pośpiechu, bo zaraz coś innego trzeba będzie robić, ale bez pośpiechu, by wyjść na spacer do lasu, nie z kimś, żeby pogadać, tylko sama ze sobą, by bez względu na to, jaka jest pogoda, wstawić stopy na ziemi i pozwolić sobie na to, by to oczyszczenie dopełniło się w całości, kiedy styka się nasza skóra z ziemią, z tym, co żywe. Czekam na Twoje odczucia. Nie zapomnij subskrybować mojego kanału i nacisnąć dzwoneczka, aby być informowanym na bieżąco o wszystkim tym, co będzie publikowane. Do usłyszenia wkrótce.